czasie II wojny światowej Armia Krajowa używała broni biologicznej. Wysyłała do Niemców listy z wąglikiem. Akcja nie do końca była udana, ponieważ wąglik nie za bardzo nadaje się do takiego ataku. Szpiegul.pl, cześć! Miejscówka, a więc 10 miejsc do ukrycia kamery szpiegowskiej. Potraktujcie to pół żartem, pół serio. Adres w poście do dzisiejszej relacji. Szpiegul.pl, cześć! Analizy finansowe, statystyka, ekonometria, to wszystko to pikuś. Jak wyjaśnić w trzeciej klasie ułamki małemu dziecku? Tak w prosty sposób. Niewykonalne. Szpiegul.pl. Cześć. Jason Hanson. Sekrety szpiegów. E-book za jakieś 20 zł do kupienia w księgarni internetowej. Oraz film na YouTube. Spowiedź szpiega. Economic Hitman. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć. Legenda, maska, fikcyjna tożsamość lub fikcyjne wyjaśnienie jakiegoś wydarzenia. Wszystko po to, żeby ukryć prawdziwe zamierzenia. Szpiegul.pl. Cześć! We Włoszech ujawniono największą aferę mafijną. Loża masońska P2 skupiała u siebie przedstawicieli państwa, mafii i Watykanu. Tak, tak, Watykanu. Szpiegul.pl. Cześć! Dziś polecę wiele książek, nie jedną. Władimir Wolkow. Nikt tak jak on nie wyjaśnił, jak wygląda praca z agenturą i jak się ją prowadzi. Szpiegul.pl. Cześć. Dezinformowanie ofensywne to manipulowanie osobami. Dezinformowanie defensywne to maskowanie roli osób, miejsc, zdarzeń, obiektów. A stosują te same metody i środki. Szpiegul.pl. Cześć. MI6, wywiad brytyjski. W czasie II wojny światowej istniała również druga agencja wywiadowcza brytyjska, SOE, Special Operation Executive. W ramach niej działali m.in. cichociemni. Szpiegul.pl. Cześć. Dziś miejscówka praktycznie. Czy znasz najbliższe swoje otoczenie? 100 metrów, 200, 500, kilometr, do 5 kilometrów. Wiesz, gdzie się ukryć? Wiesz, gdzie co ukryć? Potrafisz zniknąć? Szpiegul.pl. Cześć. Dziś w kulturce podwójnie, a nawet potrójnie. Abściennej Astroth. Przenicowany świat Arkadii i Borys Strugaccy. Książka z 69 roku. Oraz film, a w zasadzie dwa. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć! Hipoteza operacyjna to tylko założenie. Oparte na pewnym prawdopodobieństwie, ale wymagająca weryfikacji. Wymagająca sprawdzenia. To tylko hipoteza. Szpiegul.pl. Cześć! Najsłynniejsza akcja polskiego wywiadu, czyli przedwojennej dwójki, to akcja Wózek. Lata 30-39. Niemcy dowiedzieli się o tym dopiero we wrześniu 39, jak przejęli akta oddziału drugiego w Forcie Legionów. Szpiegul.pl. Cześć!